Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Suplement do portretu kobiecego, czyli spotkania z Beatą Gisler, psychoterapeutką. Dzień dobry, witam serdecznie. Temat dzisiaj będziemy poruszały i ciekawy, i trudny, bo będziemy mówiły o tym, że zdarza się tak, i nie mówimy tutaj o dosłownej kastracji, zdarza się tak, że kobiety kastrują mężczyzn. Najpierw o definicję poproszę. O co chodzi, żeby się widzowie nie przestraszyli? Kastracja jest pojęciem psychologicznym i kastracja polega na tym, że kobieta podejmuje takie działania, które uniemożliwiają podejmowanie pewnych działań przez mężczyzn. Odmawiają mu możliwości. Na tym polega kastracja, czyli różne działania kobiece, które zabierają mężczyźnie możliwości. Czy one zabierają mu męskość? Tak, bo potencja jest możliwością, tak? Więc kiedy kobieta podejmuje te działania, zabiera mężczyźnie męskość. Jak to może robić? Na przykład kobieta stwierdza, że mężu musisz sprzedać motocykl. Bo tak ma być. Bo na przykład ja się o ciebie martwię, bo coś ci się stanie, bo jeździsz za szybko, bo jeździsz w nieodpowiednim towarzystwie. Mówimy o żonie? Mówimy o żonie, o partnerce. Dobrze, rozumiem, ale ja słyszę matkę. No właśnie, kobiety wchodzą w rolę partnerki, wchodzą w rolę mamy i zalewają tego mężczyznę swoimi zmartwieniami. A świat męski jest zupełnie innym światem niż świat kobiecy. Mężczyzna potrzebuje wyzwań i to jest bardzo w porządku, że ma ten motocykl. Kiedy on nie wykona tego zadania, to kobieta wówczas mówi: okej, to ja cię nie wpuszczam do sypialni. Każe go. No i różnie mężczyźni postępują. Niektórzy ten motocykl sprzedają, inni mówią nie. Dobrze, jeżeli sprzedają, to zyskują tak zwany święty spokój. Na moment. Tak zwany, tak? I na moment. Na moment. Ponieważ ona... Do następnego motocykla, czy czegokolwiek. Do następnego i na przykład innego zachowania, bo zachowanie kastrujące polega też na tym, że kiedy mężczyzna wraca z pracy i siada sobie na przykład w pokoju, to ona mówi: oj, widzę, że jesteś bardzo zmęczony, to ja ci naszykuję obiad, bo ty jesteś bardzo zmęczony. I mężczyzna zaczyna wierzyć w to, że on jest zmęczony, że ta kobieta musi mu naszykować obiad, potem podać kawę. Jeszcze pozmywać, albo przynajmniej jeszcze włożyć pozmywać, do zmywarki. Tak? I on zupełnie zaczyna tracić swoją sprawczość. A wyobraźmy sobie, że to jest taka sytuacja, że oboje pracują, tak? Tak, oboje wrócili z pracy, ale to ona jemu podaje obiad. No bo jeżeli jest taka sytuacja, że cały czas siedzi w domu, tak? Nie ma małych dzieci, bardzo malutkich, to wtedy raz na jakiś czas może taki gest wykonać, pod warunkiem, że ten gest jest wykonywany także w drugą stronę. Tak, że to jest wzajemność. A jeśli jest tak, że kobieta właśnie w bardzo delikatny, subtelny sposób przejmuje tą męską sprawczość, a ten mężczyzna się na to godzi i mówi: no naprawdę wierzę w to, że jestem zmęczony i nie jestem w stanie sobie zrobić kawy. To jest wygodne, ktoś podaje kawę, ktoś podaje no, no tak, tylko rządy w domu w bardzo delikatny sposób przejmuje kobieta. I jeszcze w dodatku może manipulować w ten sposób, że będzie później mówiła, że jest taka bardzo przemęczona, tak? I tak się poświęca. Tak. A on tego nie docenia. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie taka sytuacja, kiedy rzeczywiście będzie potrzeba, żeby to on podał obiad, czy ugotował ten obiad. Już zapomni, jak to się robi. Po pierwsze zapomni, jak to się robi. No to jeszcze są książki, jest internet, jest kobieta gdzieś obok, tak? Z podpowiedziami, ale może mieć pretensje, że właściwie czego ty ode mnie, kobieto, chcesz. Tak, bo już się tak przyzwyczaił do tej roli mama-syn, że on w domu jest po prostu małym chłopcem, który nic nie musi. Bardzo często też, że na przykład jest tak w relacji z dziećmi, że tata stwierdza, że idzie z synem czy z córką na dwór, ubiera to dziecko, a żona stoi i mówi tak: nie tak, nie ta czapka, nie ta kurtka, źle ubrałeś. No dobrze, ale jeżeli to jest zima i mąż założy sandały dziecku? Nie zakłada. No mężczyźni są bardzo inteligentni. Może nie zima, ale jesień. Pamiętam taki przypadek. Okej.
To się może zdarzyć, ale naprawdę ojcom na co dzień zależy, żeby dzieci były zdrowe. Ale żona stoi i kontroluje. Mówi, nie tak. To, co słyszy mężczyzna, słyszy, jesteś nie taki. I tu fajna byłaby postawa taty, który by powiedział, żono, ja wychodzę z dzieckiem, ja ubieram dziecko, jeśli się rozchoruje, to ja z tym dzieckiem zostanę, kiedy będzie chore. Taka postawa taty jest potrzebna. Bo od razu żona mówi, źle ubrałeś, wychodzisz, będziecie za długo, nie w tej piaskownicy. I wtedy, a jak się syn rozchoruje, czy córka, to ja będę musiała jako mama z tym dzieckiem zostać. Czyli instruktaż cały jest, tak? Tak, tak, tylko ja słyszę w tym i widzę takie naczynia powiązane, całe łańcuchy zachowań. Bo ta przyczyna kastrowania mężczyzn tkwi w dzieciństwie mężczyzny. Jeśli on był kastrowany przez mamę, tak był, jak to się odbywało, czyli miał 4 lata i biegał po podwórku, a mama mówi, nie biegaj, bo się przewrócisz, nie za szybko, bo się spocisz. Często przytaczam taką historię o Jasiu. Jasiu był na dworze, mama otworzyła okno i krzyczy do Jasia, Jasiu, chodź do domu. A Jasiu się pyta, a co, jestem zmęczony? Nie, będziesz jadł. Że taki mały chłopiec zapomina o swoich potrzebach, bo o tych potrzebach decyduje mama. I to jest właśnie zachowanie kastracyjne. To są całe rytuały kastracyjne. Okej, ale to teraz postarajmy się rozróżnić te rytuały od potrzebnej i koniecznej opieki nad dzieckiem. Bo ja sobie teraz przypominam, ja mam 2 córki, nie mam synów, ale też pamiętam, że przez okno wołałam córki, bo one miały taką tendencję, że zapominały przyjść do domu, żeby się po prostu napić. I kiedy był upał, to ja je wołałam i wiedziały, że przyjść muszą, tak? Tak. Czy w tym było coś... Ale nie mówiłaś im tego, wiedziałaś, że one będą chciały się napić? A nie mówiłaś im, że wy jesteście zmęczone, pójdziecie spać. No nie, ale chcę wam się pić, chociaż o tym nie wiecie. No bo to trochę tak było. Zabawa pochłaniała trochę, tak jest u dzieci. Dzieci się zatracają, tak? W zabawie. Tak. Ale to było zgodnie z ich potrzebami, a nie tym, co ty uważałaś. Bo tu jest ta różnica, że... Tak, bo tam były fizyczne później że mama ma wiedzieć lepiej, tak? I dziecko przestaje ufać sobie, a zaczyna ufać mamie, bo mama jest starsza, mama jest taka mądra. Gdzieś musi to zaufanie pokładać. Ale ma ufać też sobie i ufać mamie. Trochę tak jest jak z porami posiłków i z karmieniem dzieci. Wiem, że dzieci mają fantastyczne wyczucie swojego ciała i tak naprawdę to się nie dadzą przekarmić, jeżeli tylko to dorosły tutaj nie przekroczy pewnej granicy. Tak, i nie zacznie karmić na przykład na siłę, tak? Dzieci mają fazę, są zafascynowane zupami jarzynowymi, a potem już nie, tak? I chodzi o to, żeby rodzic posłuchał. Jeśli to dziecko już przestaje jeść zupy warzywne, to znaczy, że ma inne smaki i szedł w tym kierunku. Nie wiedział lepiej. Ma tak zbilansować tą dietę, żeby to dziecko mogło sięgać też po nowe rzeczy. A wracając do problemu kastracji mężczyzn, bo jeżeli mężczyzna wchodzi w relację z kobietą, ma żonę taką, gdzie to się ciągnie, jak rozumiem, tak? A zaczęło się gdzieś w dzieciństwie, to jest też duża szansa, że jeżeli pojawi się syn w tym związku, to też to będzie podobna, wykastrowany. No właśnie, podobna historia. Tak. To ja teraz pytam o te nożyczki, które przedtem. Te nożyczki, żeby po prostu... Ale nie wykastrują, tylko tak. Żeby mąż stwierdził, żono, jestem autonomiczny, jestem mądry i nie rób tego. Ale tak? Autonomia kosztuje. Autonomia kosztuje, no ale on walczy i o siebie, i o swoją potencję, i też walczy o swojego syna. I o związek paradoksalnie też. Tak, bo kobieta z jednej strony chce męża podporządkować sobie, a z drugiej strony potem powie, Boże, ten mój Józek to taka ciapa. No więc to jest paradoks, tak? I powie, a tamten Henryk to jest po prostu genialny, taki męski, a mój nawet nie pójdzie na siłownię.
no jak już sprzedał motor, nie wychodzi z dzieckiem na dwór. A może mu na tą siłownię też nie wolno chodzić? No też mu nie wolno chodzić. Bardzo często, bardzo często kobiety właśnie mają takie zachowania, że mówią, ty za dużo pracujesz, ty za dużo wychodzisz, po co idziesz na żużel? Non stop się czepiają, tak? Dlatego, że one nie mają często kobiety nie mają swojego świata. Nie mają swoich koleżanek, nie mają swojego hobby, tylko uwieszają się u szyi, mówią, ty jesteś moim wybawcą, mężczyzna. A się czuje wtedy? Na początku fajnie, a potem się dusi i ucieka. Mhm. Albo godzi się gdzieś wewnętrznie, tak się zapada w sobie i taki zapadnięty, nijaki trochę już wtedy często wegetuje, bo nawet często nie żyje. Obserwujemy takie zachowania. Wiem, jak kiedyś byłam w banku i przede mną przyszło takie starsze małżeństwo, kobieta z mężczyzną. On przyszedł w swojej sprawie, chciał porozmawiać z tą panią w banku, a żona do niego mówi, Józek, siadaj tutaj. I on grzecznie odsunął krzesło i usiadł. Myślę sobie, to jest właśnie kastracja. Mhm. Albo ostatnio byłam w górach i obok mnie rozmawiało dwóch mężczyzn, rozmawiał starszy pan ze swoim zięciem i nagle żona taka mówi, ja muszę usiąść obok nich, bo ja muszę skontrolować, co mój mąż mówi. To jest właśnie kastracja. Mhm. To jest tak naprawdę, myślę sobie, bardzo groźne zjawisko społecznie. Bardzo, bardzo powszechne. I bardzo niebezpieczne. A o te społeczne konsekwencje chciałam zapytać. Społeczne konsekwencje są takie, że mężczyźni, którzy nie są autonomiczni, którzy nie są samodzielni, nie budują dobrych relacji i nie przekazują dobrych relacji swoim dzieciom. A w pracy? Czy w ogóle może takie zjawisko nastąpić jak kastracja? Na przykład szefowa może kastrować. Może kastrować, często to robią, tak. A czy może być tak, że mężczyzna żyje tak jak trochę dr Jekyll i Mr. Hyde, tak? Że jest mężczyzną, podejmuje decyzje w pracy, a w domu jest pantoflarzem. Tak, bywa? Bywa, bardzo często tak bywa. Nie wiem dlaczego, znaczy myślę, że właśnie dlatego, że geneza tkwi w dzieciństwie jego, gdzie na przykład mamusia mu kroiła schabowego, bo on miał 4 lata i według mamy nie mógł tego robić sam, tak? W takich właśnie drobnych rzeczach tkwi przyczyna. Dlatego to, co my możemy robić, to uczyć samodzielności od dziecka, oswajania się. A w pracy? A w pracy wymagania od mężczyzny, żeby był mężczyzną, tak? Od kobiety, żeby była kobietą, żeby byli sprawczy, żeby każdy człowiek był jednostką niezależną. Profesjonalizm? Tak? I jednocześnie umiał współpracować w grupie, tak? Tak, ale jednocześnie też zachowanie swojej tożsamości, tej związanej z płcią. Żeby w pracy nie wyśmiewać, tak? Żeby nie poniżać. Często to są takie zachowania bierno-agresywne, gdzie w grupie kobiet, kilka kobiet wyśmiewa na przykład jednego mężczyznę, tak? To już tak jest. Zdarza się często. Zbiorcza. Tak. Kastracja. Oby nie i oby nigdy. Świadomość to jest chyba taki pierwszy punkt do tego, żeby... Życzmy sobie bardziej świadomych kobiet i bardziej świadomych mężczyzn. Prawdziwych mężczyzn. Tak jest. Pięknie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję.